W niedzielę 23 kwietnia odbędzie się akcja charytatywna na rzecz Kozienickiego Hospicjum Domowego. Szanowni Państwo, w najbliższą niedzielę, to jest 23 kwietnia, od godziny 8 do godziny 19, na terenie naszego miasta i gminy Kozienice będzie przeprowadzana akcja Pola Nadziei. Jest to kwestia przeznaczona na funkcjonowanie naszego Kozienickiego Hospicjum Domowego imienia Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej. Włączyły się w to dzieci ze szkół naszego miasta i również gminy, za co jesteśmy w imieniu zarządu, ale szczególnie chorych, bardzo im wdzięczni. Serdecznie zapraszam do naszej inicjatywy, naszej akcji. Jest ona dla nas bardzo ważna, bowiem przedkładając nasze realne działanie, ono również jest mierzalne w takiej właśnie formie, o którą prosimy w geście Państwa serca. W tym roku mija 5 lat od momentu rozpoczęcia działalności naszego hospicjum. Powiedzmy naszym widzom, ilu podopiecznych aktualnie ma Kozienickie Hospicjum Domowe? Na dzień dzisiejszy 46 osób. Czyli dużo. Tak, ta liczba jest zmienna. Są osoby nie tylko onkologicznie chore, ale są też osoby przewlekle chore. Na przestrzeni działalności naszych 5 lat, bo w tym roku 17 maja będziemy mieli taki swój mały jubileusz, z podopiecznych naszego hospicjum odeszło, lub można powiedzieć w ten sposób, przeszło z życia do życia 136 osób. Działania hospicjum można na bieżąco śledzić, zaglądając na stronę internetową oraz na fanpage Stowarzyszenia Kozienickie Hospicjum imienia Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej.